W przeciwieństwie do starego, kontent z chomika wrócił. Nie spodziewałem się, że on wróci tak wcześnie. Jednak nie tylko wy bardzo lubicie tę serię, ale pojawił się ciekawy format. Pamiętacie może strony Jacek z Content Finder, gdzie oglądaliśmy losowe polskie filmiki? Podsunąłem pomysł autorowi tej strony, czy może zrobić coś takiego z chomikiem. I powstało to dosłownie w kilka dni, dlatego możecie w komentarzach napisać dziękuję Mroskar, bo myślę, że to ułatwi przegrzebywanie tej strony. Nie ma co długo się w intra bawić, zostawcie lajka i suba z dzwoneczkiem i przejdźmy do losowych plików na Chomikuj. Zapraszam. Tak się prezentuje strona. Uwaga! Wyniki są wyszukiwane w czasie rzeczywistym i nie jest możliwe w pełni przefiltrowanie treści plus 18. Dobrze wiecie, że tam znajduje się pełno treści plus 18. Zaleca się zachowanie ostrożności i, jeśli jesteś streamerem, my na szczęście tylko nagrywamy, na razie, sprawdzenia całego katalogu przed pokazaniem go publiczności. Tutaj sobie chomik w roku zasuwa, całkiem śmiesznie. Strasznie płynna ta animacja. I co my tu mamy? Losowe chomiki z chomikuj.pl. Możemy wybrać format pliku, my będziemy freestylować, po prostu co się trafi, to się trafi. Tak samo nie będziemy wpisywać hasło do wyszukiwania. Ale, jeśli jakimś magicznym cudem dobijecie do 1000 łapek na tym filmiku, zrobimy specjal. A co w tym specjalu? Będziemy pobierać pliki exe z chomika. Co może pójść nie tak? Ale tymczasem, klikajmy szukaj chomika. Bahamas, wakacjczas.mp3, wakacjczas.mp3, i śmierć nie ma wakacji.pdf. Kryminał PRL, który był drukowany w odcinkach tylko w gazecie. Sprawdźmy, jak brzmi to wakacji czas. Bicik całkiem w pytkę. Przed nami już wakacje. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że tu będzie jakieś disco polo typu Zenon Martin, a tu dzieci śpiewają. Ruszajmy dziś prosto. Co ona tam zaśpiewa? Ruszajmy dziś prosto. Może to moja wina, bo nagrywam to o 9, ale czy ja tam słyszę ruchajmy? Mają tutaj inne piosenki z tej płyty, jeśli się domyślam dobrze. Obok jest w inne foldery z plikami do pobrania, jest tam plus odeszli od nas. Osoby znane z radia i telewizji, które zmarły w ostatnim czasie. No i faktycznie są osoby, które zmarły w ostatnim czasie. Tytuł nie kłamał. Pierwszy krok Marek Chlasko.mobi. Reptilianie, silinki, starożytne cywilizacje. Oho, trafiło się dobrze. Co to jest za plik.mobi? Jakiś starożytny rodzaj PDF-a, którego nie mam jak odpalić. Czym jest Super Disco Lipiec 96.pdf? Strasznie dużo PDF-ów na tej stronie. 40 me... Ajej. No dobra, co mi szkodzi? Pobierz. Po polsku, Super Disco po raz 10, 4 plakaty, nowe super konkursy, ale modele. Ktoś po prostu na chomiku archiwizuje stare czasopismo o disco polo. Na samym końcu znajdziemy reklamę polskiego pisma dla polskich dziewcząt nastolatka. I oczywiście mamy typowe rzeczy jak czy jesteś przesądna, mamy jakieś fotostory, ale mamy też koty Jarka Jakimowicza. Wcześniej spotkaliśmy się z nim w Brawo, a teraz atakuje nas na nastolatce. W końcu trafiliśmy w punkt. Śmieszne dzwonki, odgłosy na komórkę, wszystko do telefonu. I bobudowniczy.mp3, dzwonki na telefon. Oczywiście klikniemy oba. Po co wybierać, jak można obie? Jak przystało na tamte czasy, mamy różne śmieszne dzwonki, ale nie mogło nam tu zabraknąć Crazy Froga. Telefon, odbierz telefon.mp3, 13 kilobajtów. Telefon, odbierz telefon! Śmieszny dzwoneczek.mp3. Wow. W sumie przecież MP3 ma podgląd. Po co ja to pobieram? Szy, masz wiadomość? Masz wiadomość. Rozmyślania szympansa.mp3. Skrzycząca sroka MP3 ma komentarz od EasyRidera24 napisanego 6 lat temu. Fajny. Masz całkiem niezły dzwonek. Daję ci gwarancję, że każdy będzie ci go zazdrościł. Myślicie, że ktoś by to nieironicznie ustawił sobie na dzwonek faktycznie? A czym jest ten bobbudowniczy.mp3? Bob Budowniczy zawsze da radę! Po prostu czołówka do Boba Budowniczego. Piach, żwir i cement, nie straszne nam. To i owo oraz UW. Numer 6 luty 97. Kolejny jakiś PDF-ik z Pamelą Anderson. Wow. Jeśli dobrze rozumiem, jest to jakieś czasopismo związane z telewizją i radiem. Tutaj mam jakiś rozkład jazdy, a niżej dosłownie telegazeta. Telewizja Polska za free. Instalując program dostałem dostęp do telewizji ze 100 krajów świata. To jest naciąganie na transfer. To jest naciąganie na transfer. Telewizja.rar. Cały telewizor zmieścił w jednym pliku. Ale czytając komentarze, coś zybi chyba nam tu kręci. Ciku-ciku.mp3. Więcej dzwonków. Wow, super dzwonek. 5 na 5
i do Ulu. Anastazja. Wspomnienia z dawnych lat. .mp3. Wspomnienia z pleneru. Moje wspomnienia z lat okupacji na Kresach Wschodnich 1939. Mamy tutaj tematyczny rozrzut, zdecydowanie. Ach tak, kochacie anime jak ja? Co jest waszym ulubionym? Avatar Legenda Aanga? Dragon Ball Z? Czy Phil jak anioła głos .mp3? Jak anioła głos. Dużo nam się trafi tu jakichś PDF-ów, różnych takich plików. Czy one są ciekawe? No nie wiem. Ale możemy poszukać innych formatów. Wiem, że wy, zupełnie jak ja, uwielbiacie GIFy. On, galeria, PNG, PNG dodatki. Ta wyszukiwarka nie jest idealna. Jeśli dacie, żeby szukało GIFów, to znajduję też foldery, gdzie te GIFy się znajdują. Nie konkretne pliki. Gdzieś tu znajdziemy GIFy, ale znajdziemy też mężczyznę90.png, indianin.png i foto6.png. Z chomika Zbyszko. O nie. Czy to oznacza, że Zbyszka już z nami nie ma? Trochę przykre. No i trafiliśmy na żabę GIF. No, powiedzmy, że jest to animacja skakania. Również ten afrykański jeż. Potężna dwuklatkowa animacja. Tutaj jeże pigmejskie, całkiem świeże pomimo. Wyglądają jakby ewoluowały jak zergi w StarCraftie. Krówka mumu.gif, coś dla Gimpera. I Masza. GIF śmieszne różności, kropeczka 2. I znowu ktoś nazywa pliki, tak jak ja. Fydygychyfyhyfy.gif. Fydygychydyfygychy.gif. Fydygychydyfydy.gif. Trochę animacja jak z Heroesów trójki tutaj. Co gdybyśmy znaleźli filmy? MOV0018.mp4. Wesele, WhatsApp, WhatsApp Images. Jest to filmik, jak się dziecko przewraca. Folder dla młodego. Jest blok ekipa, Ciuralla, godzinna dzwonek, jakieś głosówki, ale są też filmiki. Albo lufa, dawaj. Lufa? No. Proszę. Szanowni Państwo, w przeddzień Wigilii Dnia Sylwestrowego, ja Cezary i oto tutaj piękna Ania zdrowie pije teraz właśnie. Wspaniała publika. Inaugurujemy sezon ski jumpingowy. Tak, no teraz o, przedstawię się. Okej, okay. Ktoś tu vlogaska sobie kręci. Podoba mi się, jak on szybko zjechał, wygląda to jak przyspieszone. Żadnych komentarzy. Ktoś z tego zrobił sobie darmową chmurę do trzymania plików. Dają tutaj też całkiem delikatne informacje. Tak po prostu na chomiku publicznym trzymają, bez hasła. Czym byłby rodzinny hobby, gdyby nie było tutaj folderu zbiorowy seks? I jest tutaj dokładnie to, czego się spodziewaliśmy? WTC, cała prawda, dokument.avi. Do dupy ten dokument, nie ma żółtych napisów. Oczywiście niżej już są tajne seks akta KGB, WTC niewygodne fakty, 11 września niewygodne fakty, zniszczona Warszawa w 3D, Mateusz Zagórski 2 to potężny chomik, masaż tajski, jakieś rzeczy z iPhone'a, 103 pana, pliki z nazwą DCIM to musi być jakaś kopalnia kontentu absolutna. Jeśli ktoś rzuca bezpośrednio pliki z telefonu, to wiecie, że można się spodziewać się czegoś konkretnego. Jak rozumiem, to są czyjeś urodziny? 103? Wiecie co? Sprawdźmy. DCIM. Mamy wesele, mam jakieś 100 andro. Nie ma plików w tym folderze. To gdzie są te DCIM-ki? Aha, tak się folder nazywa. Podoba mi się, że na chomiku Kacper241107 jest folder prywatny, który nie jest w żaden sposób zablokowany. I możemy wejść do dokumentów, kontakty taty i są tu faktycznie jakieś pliki z imionami i nazwiskami. Dosłownie jest 1000 folderów ze zdjęciami. Gimnazjum Sport 2007. Druga A, radę da. Trzecia B, nie da się. Wygramy dla naszej pani i kobiet. A? Wygramy dla naszej pani i kobiet. No i oczywiście, nie mogło zabraknąć. Filmy HD 720p, 480p, 1080p, filmy polskie. Filmy zagraniczne, pornoski. I jeszcze z tego wszystkiego to muszą być podrywaczki. Ja się kurwa nie dobry jestem. Tak skaczę po tych DCIM-ach, trochę dziwnie się czując, bo to ewidentnie jest takie zaglądanie w cudze życie, ale przeglądam i losowo natknąłem się na losowego blackface'a. Znowu czyjeś wesele? O kurcze, jest tu chyba jakaś drama. Mamy tutaj zdjęcia, filmy, po prostu ktoś dokumentuje swoje życie. Ale w komentarzach mamy: cześć, masz zachomikowane wszystkie moje zdjęcia, tylko ciekawa jestem od kogo i nie wiem jak się za to zabrać. Uśmiech. To znaczy, możemy się jakoś dogadać, żebyś ujawnił mi od kogo pobrać albo udostępnił mi wgląd chwilowo na ten swój folder zachomikowanych? Pozdro. Czyżby krzycho.l podkradał czyjeś zdjęcia? Chomik Riku CS. W opisie ma skręty zioła i banany, ależ jestem ujarany z jakimś orangutanem Rasta. Najlepszy towar, hasło 321. Ma tutaj zdjęcia rodziny z małymi dziećmi, ale również na tym samym chomiku XXX, hasło to raz, dwa, trzy, XXX. Słuchajcie, jeśli macie rodziców, zapytajcie się, czy nie mają chomika. A jeśli czy mają,
to czy nie mają publicznych zdjęć tam prywatnych. Bo później możemy znaleźć takie perełki jak Afganistan, Afganistan, Afganistan for Warrior. A w nim zdjęcia z jakichś baraków w Afganistanie najwidoczniej. Na zakończenie klikajmy sobie jeszcze raz losowy, bez żadnego formatu, bez żadnego hasła. I trafiły nam się smurfne hity. Bailandio, Bailandio, plażowe smurfy, dzień z Grywusa. Podoba mi się, że podpisane są, czego to jest cover. O kurde, tu jest 13 płyt ze smurfnymi hitami. Dalej smurfy pokład myć, dalej smurfy pokład myć. Statek musi dzisiaj śnić, statek musi dzisiaj śnić. Sasi napisał 14 lat temu, bomba jasna piosenka. Ta wyszukiwarka plików jest fantastyczna. Mógłbym tu naprawdę cały dzień spędzić, ale czasami jest to kwestionowalne, jak się trafi gdzieś zbyt głęboko. Przypominam, że jeśli będzie 1000 lajków, robimy specjal z exeków. Mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż, zobaczymy się przy następnym chomiku. Myślę, że się jeszcze pojawi. Ale nie będą już co tydzień. Tak może co 2 tygodnie, to jest chyba dobry odstęp. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.